my faceci mamy troszeczkę taką, taką presję też społeczną, że jak facet nie zarabia, to jest też trochę taki człowiek drugiej kategorii. Nie mogą po prostu patrzeć na to, jak dziecko jest zawiedzione, że no, tata nie może poświęcić mu czasu w sobotę czy w niedzielę. Więc ja nie ukrywam, nie będę się chował się z tym, że czuję się zmęczony, czuję ten brak czasu, presję rodzinną. Śmialiśmy się po prostu często też na tych owocowych czwartkach i w kuchni, że jakie to my w ogóle dostajemy teksty od marketingu, jakie one są kiepskie, jakie one są fatalne jakości, niezrozumiałe. W tych czasach z jednej pensji nie da się wyżyć i jeszcze dodatkowo mieć życie, o którym się marzy. Czuję. Nie, ja to lubię, bo za to ludzie mi płacą. Jeżeli chcesz coś zrobić, na przykład chcesz pitchować do jakiejś firmy czy w Chinach na usługi copywriterskie, musisz po prostu pytać innego Chińczyka, czy znasz kogoś takiego, kto mógłby coś takiego zrobić, bo inaczej to się nie da. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Nasz dzisiejszy gość urodził się w Chinach. Przyjechał do Polski. Pracował jako przewodnik turystyczny, tak nauczył się storytellingu. Tłumaczył komunikaty marketingowe z angielskiego na chiński i widząc ich jakość, a raczej jej brak, pomyślał, że zrobi to lepiej, za kasę. Czy osoba z Chin może być copywriterem w Polsce? Tego dowiemy się dzisiaj. Z nami Antony Ciu. Siema, Antony. Siema wszystkim. Ja może tak tylko sprostuję jedną rzecz, ponieważ Daniel mnie przedstawił jako osobę, która się urodziła w Chinach, aczkolwiek ja tak naprawdę, żeby było jeszcze zabawniej, ja się w ogóle urodziłem w Panamie, w Ameryce Środkowej, a przyjechałem do Polski, jak miałem rok, czy to już było 33 lata temu, no więc no trochę już przesiedziałem tutaj w Polsce, ale spoko, wszyscy jak patrzą na mnie, że żółty, no to myślą, że no, okej, przyjechał z Chin, że urodził się w Chinach. Takie są założenia, ale tak nie było. Aczkolwiek, no, więc chciałem tylko to sprostować. Spoko, spoko. W sumie nie wiem, dlaczego założyłem, że urodziłeś się w Chinach, ale raczej to chyba takie domyślne, że no dobra, jak jest Chińczyk, no to w Chinach się urodził, tak? Nie spodziewałem. Dojdziemy do tego pewnie, skąd ta Panama. Ale pierwsze... mogłeś w Stanach, a może w Wielkiej Brytanii. Tak, ale pierwsze pytanie musi paść, ta odpowiedź musi paść, czyli co ostatnio napisałeś za kasę? Wiesz co, zależnie jak na to rozpatrywać, ponieważ ja jestem copywriterem na etacie, więc tak naprawdę codziennie oddaję teksty za pieniądze. Więc już dzisiaj tak naprawdę pisałem, raczej robiłem korektę artykułu do prasy, aczkolwiek jeżeli zakładasz, że ja, czy pytasz, czy ja pracowałem, czy napisałem coś jako freelancer, o, to można powiedzieć, że prawie rok temu to był ostatni raz. W tej chwili pracuję głównie na etacie. To jak najbardziej się liczy, przecież masz za etat płacone, więc piszesz na etacie, także to jest pisanie za kasę, czyli to, co ostatnio napisałeś za etacie, napisałeś na etacie, to jest też za kasę. I od razu przejdę do tego etatu, że dlaczego etat? Ja osobiście polecam ludziom być na etacie, przynajmniej przez jakiś czas, bo doświadczenie, stabilizacja i tak dalej. I jak to wyglądało w twoim przypadku? Dlaczego na etacie? Ponieważ ja chcę stabilności finansowej. Ja przedtem byłem bardzo długi czas jako freelancer, byłem brokerem handlowym, między innymi wysyłałem, pomagałem polskim przedsiębiorstwom w tym, żeby zaistnieć z ich produktami w Chinach. Jako agent handlowy nikt mi nie płacił, więc sam musiałem na siebie pracować. Byłem też tłumaczem języka chińskiego, więc też dużo zleceń przyjmowałem, między innymi z biur tłumaczeniowych czy biur podróży, więc to nie było nic, co byłoby na stałe dla mnie. I po pandemii to się wszystko zmieniło, ponieważ ja głównie pracowałem z Chińczykami i z firmami z Chin, więc nagle jak przyszła pandemia w 2020 roku, Chiny nagle nałożyły zakaz lotów w ogóle z Unii Europejskiej i do Unii Europejskiej z Chin,
Więc nagle z dnia na dzień się okazało, że ja byłem pozbawiony w ogóle całkowicie no, jakiegokolwiek źródła dochodu, bo nie było ani grup turystycznych, którym mógłbym przyjąć po Europie, nie było żadnych zleceń tłumaczeniowych, nie było żadnych konferencji z Chin, dla których mógłbym być konsultantem czy tłumaczem, więc nie było też żadnego handlu. Była głośna na przykład ta historia tego statku Evergreen na przykład, który spowodował, że nagle cały handel całego świata się zatrzymał i ceny transportu nagle poszły dwa razy w górę. Więc tak naprawdę po pandemii okazało się, że no, ja postawiłem wszystko w jeden koszyk, by wiedział, że dojdzie coś takiego jak lockdown, więc z dnia na dzień, wiesz, ja okazało się, że straciłem tak naprawdę wszystko, cały grunt pod nogami, wszystko, te wszystkie kontakty, które wyrabiałem latami wcześniej, okazało się, że są bezużyteczne. I nic nie zapowiadało się wtedy też na to, że prędko ten lockdown zostanie zniesiony, a te wszystkie te loty i kontakty biznesowe między Polską a Chinami powrócą do pierwotnego poziomu. I okazało się, że ten lockdown cały w Chinach trwał aż do tak naprawdę do 2000, aż do wiosny zeszłego roku. Dopiero Chiny przestały w ogóle nakładać jakiekolwiek ograniczenia na ruch lotniczy czy kontakty biznesowe z Europą. Więc to było za długo. Więc ja tak naprawdę już pod koniec 2020 roku zamknąłem wszystkie już epizody z Chinami, zakończyłem swój epizod z freelancingiem i pracą na siebie. I poszedłem na etat, ponieważ to też był taki okres, kiedy ja nagle się odnalazłem w nowej roli, ponieważ okazało się, że żona była już w ciąży, więc trzeba było szukać sposobów na to, żeby jednak zaopiekować się finansami i budżetem domowym. I tak zostało, tak zostało. Tak zostałem właśnie na etacie i do tej pory, w tej chwili pracuję na etacie jako copywriter. Chociaż próbuję już też troszeczkę na boku dorabiać jako freelancer, aczkolwiek w tej chwili mi to strasznie, strasznie trudno mi to idzie. Ciekawe, ciekawe. To mam tutaj kilka pytań, w sumie nie wiem, na które się teraz zdecydować, ale chyba wybiorę to najtrudniejsze. Dlaczego twoim zdaniem trudno ci idzie łapanie zleceń freelancerskich po robocie? Ja myślę, że znaczy ja, moje osobiste, osobiście powiem i nie będę owijał w bawełnę, kwestia dyscypliny, myślę. Ponieważ w tej chwili ja, tak naprawdę moja praca na papierze to jest 8 godzin, aczkolwiek faktycznie ten ekran pracuje po 9 albo 10 godzin dziennie, więc tak naprawdę więcej tym wyrabiam tak naprawdę godzin niż powinienem. I czuję się, no, przyznam się bez obicia, nie wiem dlaczego ludzie uważają, że bycie zmęczonym to jest coś złego i nie wolno o tym w ogóle mówić, ale jestem czuję się zmęczony. Szczególnie, że dodatkowo ja mam teraz jeszcze małe dziecko, któremu trzeba dać czas, uwagę, miłość. Więc wobec czego też na przykład jak przychodzi weekend, to ja wolałbym siedzieć i nic nie robić i myśleć o kolejnej strategii, jak w ogóle wyjść z szukaniem zleceń i poszerzyć, też dodatkowo też zarobić na boku. Ale jak jest weekend, to jednak czuję, że ten trzylatek, dwa i pół lata ma tak naprawdę, ten dwuipółlatek domaga się tej uwagi od rodzica, że tata, chodź mi się bawić, tato. I po prostu nie mogę po prostu patrzeć na to, jak dziecko jest zawiedzione, że no tata nie może poświęcić mu czasu w ten sobotę czy w niedzielę. Więc ja nie ukrywam, nie będę się chował się z tym, że czuję się zmęczony, czuję ten brak czasu, presję rodzinną. A nawet jeżeli będę miał ten czas, to troszeczkę nie bardzo wiem. Myślę, że to wiele też solo przedsiębiorców czy freelancerów ma. To jest to, że troszeczkę próbują się łapać wszystkiego naraz. Chcą, żeby i SEO ich strony działał, chcą, żeby i ich outreach e-mailowy był wspaniały i osiągał otwieralność na poziomie 70% i myślą, że muszą być koniecznie widzialni w social media, muszą tworzyć jakieś kalendarze postów i ja mam w tej chwili troszeczkę z tym problem.
O ile myślę, że mógłbym się uporać jeszcze z dyscypliną, jest jeszcze jeden dla mnie też ogromny problem, z którym się mierzę w tej chwili, to jest duża konkurencja na rynku copywriterskim ze strony osób, które wchodzą niedawno właśnie na rynek i bardzo się wspierają też sztuczną inteligencją, czatem GPT, Jasperem czy Copy.io. I bardzo te osoby też zaniżają te stawki, jest duża konkurencja. Wiele też przedsiębiorców też sami korzystają z tych narzędzi. Uważam, że o, no w sumie jak ja mogę sam to napisać, to po co ja mam w ogóle zatrudniać kogoś innego? No. Tak mi się wydaje. Niech im tak będzie. Ja jeszcze w tej chwili, dlatego ja jestem jeszcze w takim jakby tym położeniu, że próbuję rozegrać to, rozgryźć jakby ten sposób wejścia na ten freelancing. Szukam jeszcze swojego jakby sposobu. Jasne. Ale podoba mi się świadomość, podoba mi się nieściemnianie, że potrafisz powiedzieć, kurde, jestem zmęczony. Po robocie jestem, masz prawo być zmęczony. Ja jednym z moich, nagrywałem kiedyś taki odcinek 10 sekretów, jak doszedłem do dychy na łapę. Jednym z tych sekretów była po prostu praca ponad normę. Tylko że ja mam tutaj taki myk, mam tutaj nieuczciwą przewagę konkurencyjną, nie mam dziecka. I doskonale rozumiem ten twój wybór i szanuję go nawet, że jeżeli masz po godzinach dorobić, masz po godzinach znaleźć zlecenie albo spędzić czas z dzieckiem, wybierasz dziecko i ja to mega szanuję, bo podejrzewam, że było jakieś takie powiedzenie, wiesz, że za 20 lat tylko twoje dzieci będą pamiętały, że pracowałeś za długo. Tak, zgadza się. Ja to absolutnie się, ja czuję właśnie to, co powiedziałaś, ponieważ ja sam jestem dzieckiem z takiej rodziny, gdzie rodzice pracowali bardzo długo, ponieważ oni jak przyjechali do Polski w 91, to założyli firmę, ściągali ciuchy z Chin i sprzedawali tutaj w Polsce. Sprzedawali między innymi na przykład do CCC buty, tylko że wtedy jeszcze to nie nazywało się CCC. Sprzedawali do Atlantisa, a już tej firmy pięściarskiej już nie ma w Polsce, więc bardzo długo siedzieli w pracy, więc ja to pamiętam. Ja do tej pory pamiętam, że oni tylko, ja niedawno właśnie w żonie rozmawiałem, że miałem taką historię w dzieciństwie, że jak to było chyba drugi, trzeci albo czwarty, czwarta klasa podstawówki i ja pamiętam, że zawsze każdego roku po wakacjach to dzieci wracały, to koledzy i koleżanki opowiadali sobie nawzajem, gdzie to byli na wakacje, albo czasami też i nauczycielki pytały, a gdzie dzieci byliście na wakacje, a to byłem gdzieś tam na Mazurach, a to byłem gdzieś tam w Karpatach, a to gdzieś tam we Włoszech. I tylko ja zawsze każdego roku, wiesz co, nie miałem nic do powiedzenia i nie czułem zazdrości wtedy, że no co to znaczy wakacje, że inne dzieci mają wakacje, bo dla mnie w mojej perspektywie to nie wiem, co to są wakacje, więc wiesz, takie samo jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś jest z biednych krajów i nigdy nie zeznał bogactwa, nie widział, co to jest bogactwo, to on nie wie, że żyje w biedzie. Więc dla mnie wtedy, ja nie wiedziałem, co to są wakacje, nie było czegoś takiego, ale ja rzeczywiście zapytałem raz kiedyś rodziców, a dlaczego my nie idziemy na wakacje? A dlaczego my nie spędzamy czasu latem? A oni też nie mieli co powiedzieć. Więc nie chcę, żeby to samo dla swojego dziecka. I też powiem dlaczego, że jest i powiem też, że dobrze być freelancerem i dużo pracować też między innymi jak się jest młodym. Ja już mam 34 lata, mimo że tak nie wyglądam, czasami w szatce mnie pytają ludzie jeszcze o to, kiedy kupuję alkohol, ale ja już rzeczywiście ewidentnie czuję, że nie jestem już w stanie tyle znieść tej presji fizycznej, jakim jest praca po godzinę, praca po 15-16 dziennie. Nie mam już tej krzepy czy energii, jaką ja miałem na przykład 10 lat temu, kiedy ja miałem 23, 4, 6 lat. Ja po prostu czuję, że już po tych 12 godzinach już nie jestem w stanie za bardzo już myśleć. Kumam. Taka ciekawostka, też będę miał 34 lata w tym roku i tak, trochę tu i tam boli, nie? I jak się człowiek nie wyśpi, to nie jest tak jak kiedyś, wiesz, że człowiek spał 5-6 godzin, wstawał i jeszcze coś działał, tylko teraz jak no nie. Godzin, to mnie
Nie mam, nie. Ale czy w takim razie... Kas, co to w ogóle było? Ho, ho, ho. No. Planujesz wracać na freelance pewnego dnia? Absolutnie. Tak naprawdę ja cały czas o tym myślę, o tym freelancingu. Od dobrych kilku miesięcy tak naprawdę moja strona stoi tak naprawdę bez żadnego ruchu z zewnątrz już od dobrych kilku miesięcy. Ja tak naprawdę, może to też wynika z tego, nie wiem, może dlatego, że wynika z tego, że ja się urodziłem w rodzinie kupieckiej. Od zawsze ten temat pieniądza był u mnie w domu, był zawsze obecny. Zawsze się mówiło o pieniądzach, o zarobkach, o oszczędnościach, o tym, jak pomnażać swoje zyski, więc jak najbardziej nie chcę być tylko i wyłącznie uzależniony od etatu i tej jednej pensji z etatu. Uważam, że wręcz nawet w tych czasach to jest głupotą żyć tylko i wyłącznie z etatu. Dlatego jak u siebie w pracy rozmawiam z koleżankami, kolegami z pracy i uważają i słyszę takie powiedzenie, że po co pracować po godzinach, 5 godzin dziennie to jest maks, jaki człowiek powinien pracować, bo później to nie ma sensu tak ciężko pracować. I bardzo mnie denerwują na przykład też powiedzenia, że ciężka praca nie popłaca. No ja nie wiem, ja zauważyłem pewną taką zależność kulturową, że kiedy się w Polsce mówi, a nawet i w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle tutaj w kulturze zachodniej mówi się o ciężkiej pracy, to ludzie myślą o tym, ile w ciągu godzin czegoś przerobił i pomnaża się to przez ileś x godzin. I oczywiście to nie ma sensu. Jeżeli będziesz przez 8 godzin tylko robił to samo na taśmie produkcyjnej, przewracał pudełka, to rzeczywiście taka praca, ciężka praca, nic nie daje. Ale na przykład, ale w kulturze chińskiej, kiedy my mówimy o ciężkiej pracy, to my automatycznie rozumiemy kilka rzeczy. Ciężka praca, czyli o tej, której mówiłem, że przez 8 godzin robisz jedną rzecz, ale dalej możesz przejść jeszcze dalej, plus umiejętność, to smart work oczywiście jeszcze też, czyli jak możesz robić to samo, tylko że jeszcze wydajniej, a jest jeszcze jedna rzecz, czyli umiejętność tworzenia kontaktów, nawiązania kontaktów. My jak mówimy o Chinach o ciężkiej pracy, to my to rozumiemy kompleksowo, ponieważ w Polsce mówimy, że słuchaj, ciężka praca nie popłaca, trzeba mieć kontakty i żeby coś osiągnąć. No tak, jasne, ja się z tym zgadzam absolutnie. Tylko że pomyśl to w ten sposób. Idziesz na spotkanie networkingowe, spotykasz założyciela startupu i pitchujesz do niego. Hej, ja ci stworzę landing page, ja ci stworzę skrypty do wideo, ja ci stworzę prezentacje PowerPointowskie, wybierz mnie. No i dobra. I teraz pytanie, czy ten startupowiec myśli, no dobra, ty jesteś już szóstą osobą, która do mnie się pitchuje z tym samym. Dlaczego ja mam wybrać ciebie, a nie innego? Więc wiesz, umiejętność tworzenia kontaktów to nie jest tylko to, że ja znam kogoś, bo ten startupowiec chce też wiedzieć, a co ty umiesz w ogóle dla mnie, czego inni nie umieją? Powiedz mi, co w tobie takiego specjalnego, że ja mam ciebie wybrać, a nie innego? Więc dla nas ciężka praca to jest nie tylko, wiesz, robienie tego samego po 8 godzinie, ale też to, że w ogóle umiesz się sprzedać i umiesz w ogóle też zaprezentować siebie jako w lepszym świetle od innych. Więc ja jak najbardziej chcę być, wracając do twojego pytania, chcę być, wrócić na freelancing, bo nie chcę się stać tylko i wyłącznie, dostawać tylko pieniążki z etatu, bo to nie jest mój cel życiowy ani finansowy, a wręcz uważam, że my faceci mamy troszeczkę taką presję też społeczną, że jak facet nie zarabia, to jest też trochę taki człowiek drugiej kategorii. Więc takie są moje wartości, może bardzo materialistycznie to mówię, ale wiesz co, ja chcę na starość żyć taką luzem, mieć luz na umyśle, że stać mi na leki, nie muszę się bać o to, że nie mam pieniędzy na leki, nie muszę się bać o to, że nie mam pieniędzy na prywatnego lekarza. Chcę pić cappuccino w Paryżu na starówce. Pewnie wtedy za 30 lat cappuccino w Paryżu będzie kosztowało 20 euro. No ale okej, chcę takie życie, siedzieć tam pół dnia i patrzeć na turystów. Takie sobie wyobrażam życie. Dlatego w tych czasach z jednej pensji nie da się wyżyć i jeszcze dodatkowo mieć życie, o którym się marzy. Możesz, ale musiałbyś się wyprowadzić pewnie do krajów, które są znacznie biedniejsze,
mniej rozwinięte niż Polska. Musisz myśleć o może o Wietnamie, Indonezji, Egipcie albo do Ameryki Południowej. Tak, u nas rządzi Tajlandia, bo znam co najmniej kilka osób z marketingu, które w Tajlandii siedziały, ale to co mi mówisz, to jest ciekawe, bo w Polsce kulturowo brzdzimy się znajomościami, nie? Bo jak coś jest po znajomości, to jest złe. Więc ludzie czasem potrafią na przykład nie wziąć roboty po znajomości albo nie pójść do roboty po znajomości, bo chcą, żeby ktoś odnalazł ich prawdziwą wartość. A tymczasem ktoś, kto ma te znajomości, dostanie robotę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na studiach mieliśmy taką panią od coś z dyplomacją. To były stosunki międzynarodowe, nie? I ona opowiadała taką historię, że właśnie jak przyjeżdża osoba z Chin, przyjeżdżają osoby z Chin, ogólnie z Azji do Polski, to one się tak strategicznie lokują. Jedna pani w tym urzędzie, druga pani w tym urzędzie i pomiędzy tym wszystkim jest taka pani, ona to powiedziała, pani Qing, która ma taką księgę i do niej idziesz, daje się złotówki i mówisz, co potrzebujesz załatwić. Potrzebujesz na przykład meldunek, no to ona szuka w tej książce, że okej, tutaj jest taka pani, pójdziesz tam, pójdziesz bezpośrednio do niej, ona ci to załatwi szybko. Potrzebujesz odrolnić działkę, idziesz znowu do pani Qing, ona ma w książce kogoś tam. I wy wtedy załatwiacie rzeczy dużo szybciej, bo my, żeby coś załatwić, no to przecież po znajomości nie pójdę. Są ludzie, którzy chodzą po znajomości, ale później się na to krzywo patrzy, bo poszedł i po znajomości załatwił. Tak jakby to było coś złego, ale to nie jest złe. Dlaczego to miałoby być złe? Ja uważam, że czy to jest złe? Kiedyś myślałem właśnie w takich kategoriach czarno-białych, że to jest złe, że rzeczywiście załatwianie czegoś tam po znajomościach to nie jest też, jest mało merytokratyczne, ale ja w tej chwili też myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie różnicy kulturowej. Jeżeli w Europie czy w Polsce lubimy być merytokratyczni, czyli swoją ciężką pracą coś załatwiać, okej, ale powiem tak, nawet jeżeli w Polsce coś załatwisz swoją wartością, swoją ciężką pracą, swoimi umiejętnościami, to po pewnym czasie i tak zdobędziesz zaufanie tej drugiej osoby i ta osoba i tak będzie po znajomościach ciebie prosiła o to, żeby coś dla niej wykonać, coś dla nich zrobić, bo ta osoba już cię zna i ci ufa i już nie chce już nikogo innego. Ja sam tak robię, inni też tak wobec mnie traktują. A mówiąc jeszcze o tej różnicy kulturowej, to w Chinach, to ogólnie też w całej Azji, mówię tutaj od Bliskiego Wschodu po Daleki Wschód, po Azję Południowo-Wschodnią, jest coś takiego, że rzeczywiście jest taka duża zależność grupowa czy społeczna. Chcesz coś załatwić, idziesz do kogoś znajomego. Przykładowo, prowadziłem w 2015 do 2020, czyli do tego covidowego czasu biuro podróży. Organizowaliśmy wycieczki, cały pobyt Chińczyków w Polsce all inclusive. Od biletów, po wizy, po pobyty, po spotkania z lokalnymi muzea i lokalnymi też osobami z biznesu i z urzędów. I normalnie, jeżeli na przykład Urząd Miasta Warszawy chce jechać na przykład z wizytą oficjalną do Chin, przykładowo, do Pekinu, to załatwia to poprzez swoje własne struktury wewnątrz Urzędu Miejskiego. Bo to są procedury, bo to jest kulturowo, jakkolwiek by to nazwać. I prawdopodobnie też zasięgną się w jakiejś opinii, czy jakieś tam doradzą się czegoś polskiej ambasady w Pekinie. Ale na przykład w Chinach, przykładowo urzędnik miasta, powiedzmy kantonu, chce przyjechać do Polski, to nie robi tego przez swoje organy, czyli swoje biuro spraw zagranicznych, tylko zwracają się do biura podróży lokalnego w Chinach, w kantonie, z którym współpracują, mają podpisaną umowę i mówią, słuchajcie, załatwcie to, będzie szybciej, czyli omijają bardzo dużo tej biurokracji,
bardzo dużo tych spraw. I biuro podróży nie ma tyle tych właśnie tych jakichś zasad biurokratycznych, 30 dni na odpowiedź, po 8 godzinach nie pracują, tylko te biura podróży też zarabiają. Oni po prostu wykonują o już po tej 10 godzinie, czyli gdzieś 21, 22 w nocy, wykonują do nas telefon w Polsce, że słuchajcie, załóżcie nam wizę, załóżcie nam pobyt. Więc no, zupełnie inaczej. Bazuje się w całej Azji, te kontakty i biznes bazuje się na pracy między ludźmi, a nie pytaniem się urzędów, czy wysyłaniem maila do jakiejś organizacji. Słuchajcie, a czy macie to, czy macie tamto, czy coś tam. Nie, po prostu pytaj. Słuchaj, Cheng, ja potrzebuję kogoś w Polsce. Czy znasz kogoś? I Cheng mówi, słuchaj, no okazuje się, że trzeci kontakt od kuzyna ma kogoś w Polsce. I okej, przekazuje to i coś tam załatwia. A dobra, no ktoś został, nie wiem, tutaj no, potrzebuje tłumacza, ktoś potrzebuje jakiegoś, kogoś, kto zaopiekuje się jakimś studentem, czy tym dzieckiem, czy kogoś tam w Chinach, który studiuje, potrzebuje pomocy. Więc cała Azja tak naprawdę bardzo się opiera na tych kontaktach. Wszystko jest robione przez kontakty. Jeżeli chcesz coś zrobić, na przykład chcesz pitchować do jakiejś firmy czy w Chinach na usługi copywriterskie, musisz po prostu pytać innego Chińczyka, czy znasz kogoś takiego, kto mógłby coś takiego zrobić. Bo inaczej tak się nie da. Ale ja uważam, że to jest kwestia kulturowa. Ja się dopasowuję. Jestem w Chinach, działam jak Chińczyk. Jestem w Polsce, działam jak w Polsce. To jest spoko. Też słyszałem taką historię, że jak biznesmen, jak normalny biznesmen, klasyczny biznesmen jedzie gdzieś do jakiegoś kraju, dajmy na to do Szwajcarii i potrzebuje tłumacza z niemieckiego na angielski, to sobie kogoś lokalnego bierze do tych tłumaczeń. Natomiast jak Chińczyk jedzie do Szwajcarii załatwiać interesy, to bierze sobie Chińczyka, który mówi po niemiecku. Po niemiecku, tam po włosku, francusku i oni co tam jeszcze mają, jakiś ten czwarty język, który zapomniałem, nie? Że bierze swojego człowieka, bo wtedy ma pewność, że ci tam, wiesz, w obcym języku nie będą się narażać między sobą. Plus też to, co powiedziałeś, zaufanie. To jest coś specyficznego w tym, że rzeczywiście firmy chińskie, przedsiębiorcy chińscy, urzędnicy chińscy wyjeżdżają gdzieś za granicę, czy to właśnie w delegacji, czy nawet w pracy. Ludzi, którzy zatrudniają, wolą zatrudniać Chińczyka, bo oni argumentują tym, że bo kulturowo są bliscy, argumentują tym, że Chińczyk jest bardziej efektywny, w sensie godzi się na nadgodziny, bez nieopłacane nadgodziny. I ogólnie też chyba też taka, nie wiem jak to nazwać, jakaś bliskość, że to jest Chińczyk, no to Chińczyk z Chińczykiem się dogada. Jest coś takiego faktycznie. Ja tego nie rozumiem, aczkolwiek ja na przykład jak spojrzysz na firmy chińskie typu Huawei, Oppo, to rzeczywiście oni na te wszystkie stanowiska seniorowskie przeważnie to zatrudniają Chińczyków, albo nawet wręcz Chińczyków przerzucają ze swojej centrali w Chinach do Polski jako senior managementu. Mimo że oni nie umieją polskiego, nie znają się nic na tej lokalnej kulturze, ale ten senior management jest bardziej chiński. Znaczy ten średni management i ten niższy management, no to już są Polacy. Oni to już są do wykonywania, ale jeżeli chodzi o to, żeby rozmawiać, czy no myślicie, że pewnie knują jakieś intrygi, ale rzeczywiście Chińczycy wolą pracować z Chińczykami niż z Polakami, czy ogólnie z ludnością lokalną. Nie mówię tylko o tych Polakach, ale też o Szwajcarach, czy Niemcach, czy Francuzach. Kulturowo. Kumam. Kulturę mamy obgadaną, a teraz opowiedz, skąd się wziąłeś w copywritingu w takim razie? Skąd decyzja o tym? Wiesz co, ja ogólnie muszę zacząć od tego, że lubię storytelling, opowiadać historię i jestem bajarzem. Lubię ten proces, kiedy coś opowiadasz i fascynujesz ludzi. Ja sam też lubię słuchać historie innych ludzi jako sposób na chill, czy jako terapię, kiedy mam doła. Więc ja lubię historię i dlaczego ja muszę od tego zacząć, bo to się tyczy też właśnie tego, że dlaczego w ogóle wybrałem copywriting. Ale tak,
Zacznijmy od tego, że ja zacząłem swoją pracę, swoją karierę jako tak naprawdę od przewodnika. Byłem przewodnikiem turystycznym na studiach. Po prostu znajomy ojca przyszedł i zapytał się mnie: Antoni, jest boom na turystykę z Chin do Europy, do Polski i potrzebujemy dużo tłumaczy i dużo przewodników turystycznych z językiem chińskim. Czy chcesz sobie coś tego robić na studiach? Mówię, no tak, ja bym spłukanym studentem. Ja mówię, okej, jak najbardziej. Więc od tego się zaczęło. Rok po roku mijał, później w 2015 założyłem własne biuro podróży, byliśmy organizatorem turystycznym i dlatego tak przez 7-8 godzin siedziałem w turystyce, opowiadałem historię i bardzo mnie fascynowało i bardzo się cieszyłem, bardziej niż pieniądze. Najbardziej mnie cieszyło to, kiedy ci goście, którzy przyjeżdżają do Polski, mieli wcześniej wyobrażenia o Polsce, a pamiętaj, że to były jeszcze 2010 lata, a nie teraz. W 2010 latach mieli jeszcze wyobrażenia o Polsce, że tutaj Polska to jest komuna, szaro, są misie, niedźwiedzie polarne, chodzą po ulicy, jest bieda, jest kiny. Mają całkowicie złe wyobrażenia o Polsce. Jedyne, co kojarzą o Polsce, to jest Lech Wałęsa, Solidarność i Pakt Warszawski, Układ Warszawski. No i najbardziej mnie cieszyło, kiedy po takiej właśnie oprowadzaniu ich po Polsce, kiedy mogli przyjść i osobiście im powiedzieć, nie przez ich jakiegoś tam lidera grupy, tylko osobiście im przyjść i powiedzieć: Antoni, bardzo się cieszę, że byłeś naszym przewodnikiem. Dowiedziałem się wiele, wiele rzeczy, których nie mogłem przeczytać w Chinach o Polsce. Cieszę się, że pokazałeś mi prawdziwą Polskę, która jest bogata, no bo to był już mimo wszystko był to okres, kiedy Polska już rozwijała się, zaczęto budować autostrady, ulice były czyste, ludzie są cywilizowani. Więc opowiadali mi, cieszę się, że poznali nową Polskę, inną Polskę, nie taką, jaką pokazywano w social mediach, że jest szara i niebezpieczna, tylko że jest bezpieczna i jest rozwinięta i cywilizowana. Więc to było coś, co było najbardziej mi się podobało w tej pracy, bardziej niż pieniądze. I dlatego tkwię właśnie w storytellingu. Uważam, że umiem ten storytelling i wiem, że jak to jest strata, żeby po prostu nie wykorzystać tą umiejętność do tego, żeby przekładać co, zmieniać percepcję ludzi. Więc później tak, przyszedł COVID, zamknąłem już epizod z turystyką, nie było już do czego wracać, ale w tym czasie bardzo się dobrze złożyło, że była firma z branży kryptowalut, a wtedy kryptowaluty w Chinach były bardzo na topie, więc potrzebowali tłumacza do przekładów, do robienia przykładów z języka angielskiego na język chiński. Pracowałem w dziale marketingu, w sekcji tłumaczeniowej i tak zauważyłem, że śmieszkowałem to z innymi tłumaczami, a mieliśmy też tłumaczy z innych języków, z arabskiego, wietnamskiego, tureckiego, koreańskiego, hiszpańskiego. Śmialiśmy się po prostu często też na tych owocowych czwartkach i w kuchni, że jakie to my w ogóle dostajemy teksty od marketingu, jakie one są kiepskie, jakie one są fatalne jakości, niezrozumiałe. Często rozmawialiśmy czy debatowaliśmy ze sobą, hej, czy on dobrze napisał to, czy ja to dobrze rozumiem? Były po prostu okropnie napisane, więc tak naprawdę poza tym, że ja byłem tylko i wyłącznie tłumaczem, to ja tak naprawdę dużo robiłem jeszcze redakcji tych tekstów, bo były absolutnie niezrozumiałe. A po przełożeniu tego, po przetłumaczeniu, musiałem też dbać o to, żeby w ogóle to było też dostosowane i prawnie w Chinach, bo na przykład w Chinach na przykład nie wolno mówić ani pisać o MLM-ach. Coś tam jeszcze było, ale chodzi o to, żeby te teksty były zgodne z prawem chińskim. Nie pisać rzeczy typu, że naj coś, czyli najlepsze, najbardziej dochodowe, najszybsze, bez pokrycia. Więc musiałem o to za wszystko zadbać. I w tłumaczeniach na przykład, w branży tłumaczeniowej, na to się też nazywa lokalizacją.
Czyli nie chodzi tutaj tylko o to, żeby językowo przełożyć na ten niedany język, ale też, żeby to było zgodne i kulturowo, i semantycznie, i prawnie z danym krajem. Więc tak, kilka miesięcy pracowałem sobie w tej firmie i mówię, jejciu, ja nie chcę dalej tłumaczyć komuś takie teksty, które są tak fatalne. Przecież gdybym był usterem, ja bym pisał te teksty, oszczędzilibyśmy sobie wszystkim tłumaczom dużo, dużo problemów, byłoby bardziej zrozumiałe, praca byłaby szybsza i w sumie więcej pewnie bym zarobił. Bo tłumaczenia z roku na rok te stawki spadały, ponieważ szedł Google, mieliśmy Google Translate, mieliśmy też bardzo dobry też polski program do tłumaczenia DeepL i stawki tłumaczeniowe poszły bardzo do dołu, pensje tłumaczy też poszły do dołu, prestiż tłumacza też poszedł znacząco do dołu i mówię, no po co ja mam w ogóle być ten, który tylko otrzymuje teksty i muszę to przekładać i w ogóle jeść komuś z ręki i jeszcze być uważany za pracownika drugiej kategorii w tej firmie. Więc ja zacząłem szukać roboty w marketingu, gdzie mógłbym się realizować jako ten pisarz, ten człowiek, który potrafi przełożyć te tekst, misję, plany firmy na zrozumiały język angielski. I wtedy dopiero, gdzieś tak właśnie koło 2021, wtedy dopiero się dowiedziałem, co to w ogóle jest copywriting, że wow, że copywriting to jest w ogóle cała oddzielna branża, dziedzina copywritingu. Ja mówię, no dobra, spróbuję sił, bo angielski mam na piątkę, umiem opowiadać historię, lubię opowiadać historię, więc spróbuję sił, więc uczyłem się kursów, z tych, które są płatne i z tych, które są darmowe. Uczyłem się po godzinach i w końcu znalazłem pierwszą pracę jako copywriter. Poszedłem do firmy z game devu i tak zostałem. Tak zostało. Później był game dev, później były SaaSy. Teraz jestem nadal jeszcze w SaaSie. Powiem też jeszcze to też, że tak naprawdę kiedy ja miałem biuro podróży, kiedy ja sam prowadziłem też biznes, to tak naprawdę wtedy nie miałem w ogóle o tym pojęcia, ale tak naprawdę robiłem dużo rzeczy, które były copywriterskie, bo ja sam robiłem prezentacje, sam pisałem posty social media, sam tworzyłem broszury i oferty sprzedażowe. I tak zostało. Widać, że umiesz opowiadać historię, to ja w takim razie dopytam, bo powiedziałeś takie zdanie, że trzeba umieć zafascynować ludzi. Jak zafascynować ludzi? Jak według ciebie? Co trzeba robić? Jak trzeba mówić, żeby tych ludzi fascynować? Pewnie nie powiem niczego tutaj coś, co jest super odkrywczego. Martin Neumeier, taki designer, bardzo guru designu graficznego i brandingu, powiedział, że i bardzo też trzymam się do tej pory jeszcze jak mantry, powiedział, że kiedy inni idą w zyg, to ty musisz iść w zag. Nie możesz po prostu dreptać po tym, jak inni tak, znaczy to co jest wydreptane, to idziesz tak jak inni. Jak się wyróżnić? Bardzo mi trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o mnie, ja staram się, znaczy to co mi mój poprzedni przełożony powiedział, to jest to, że to co ja piszę jest bardzo ludzkie, że to jest pisane po ludzku, jest w tym jakaś historia, że rozumiesz od początku do końca różne konteksty tego, co ktoś to czyta, rozumie jakiś kontekst, bo ja w porównaniu do innych, znaczy piszę to bardziej po ludzku, bardziej czytelnie z duszą, ponieważ inne osoby, które dostarczały mu teksty SEO, pod SEO, były bardzo takie właśnie robione, pisane robotycznie, mechanicznie, pisane przez sztuczną inteligencję, więc czegoś takiego traciły. Bardzo mi trudno tego powiedzieć, ale podawać przykłady, jak się wyróżnić. Każdy ma swój sposób. Trudno mi już, Danielu, to powiedzieć, co można zrobić. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to robić swoją rzecz jak najlepiej, pójść na jakość i nie ryzykować swoim wizerunkiem tym, że chcesz coś zrobić na szybko, więc o dobra, oddam to. Więc to, co ja robię, to jest
byle były jakościowe. Nawet jeżeli, wiesz, ja na przykład estymowałem na początku, że poświęcę na to 4 godziny roboty i taki był założony budżet, ja wolę już dopiąć tego, żeby to było jakościowo, wszystko zgodne i dobre niż dla klienta, niż ryzykować tym, że dobra, zrobiłem 4 godziny, jakościowo to jest tam, nie wiem co, literówki, są tam znaki interpunkcyjne nie tam, gdzie trzeba, albo niedopieszczone, więc wolę sam od siebie dopłacić tam 2-3 godziny, czy 4 godziny pracy, niż ryzykować tym, że ktoś po prostu powie, że no Antoni, no byle, to było byle jakie, nie bardzo mogę tego zaakceptować, nie możemy współpracować dalej, bo w sumie no, możemy to samo zrobić w ChatGPT. Dokładnie. Zbyt wiele osób moim zdaniem skupia się na tym, żeby to co wcześniej mówiłeś o tej ciężkiej pracy, żeby 8 godzin robić jedną rzecz i im więcej zrobisz, tym więcej zarobisz. Im więcej zleceń złapiesz, tym więcej hajsu. Im więcej znaków postawisz, tym więcej hajsu. I tak się kręci ta karuzela spierdolenia, jak to się u nas mówi. I ta jakość później leci, za jakością leci kasa. Ktoś, wiesz, ktoś się nie przykłada do tego, żeby oddać jakościowy tekst, a potem się dziwi, że przyszedł ChatGPT i zabrał mu pracę. Kiedy ChatGPT zrobi to samo, 14 razy szybciej, za połowę tej kasy, a nawet i mniej. Więc to widać, to wyłazi. I to, co mówisz, jest mi bardzo bliskie, bo lepiej zrobić mniej, a lepiej, dzięki temu weźmiesz większą kasę. No, niestety, to jest trochę antyintuicyjne, bo może się wydawać, że im więcej tego przysłowiowego węgla przerzucisz, tym więcej zarobisz, ale jeżeli zamiast przerzucania węgla będziesz przerzucać diamenty, to zarobisz jeszcze więcej i zrobisz to w trzykrotnie krótszym czasie. Można dużo przewalać tego węgla, jeżeli masz 20+, ale jak już jesteś po 30+, 40+, to masz tak, myślisz tylko tak, kredyty, pity, dokumenty, a to dziecko coś tam chce, a to rodzice też jeszcze przychodzą już po 30 i 40, więc myślisz też o rodzicach, więc to już wtedy nie masz, już nie przewalasz tego węgla. I co, dostajesz później tak, jak całe życie tylko przewalasz węgiel, po 30, jak masz 30-40 lat jako freelancer, dalej chcesz robić jeszcze węgiel? No to już troszeczkę już jesteś, tracisz jakby wtedy już ten sens w ogóle istnienia na tym rynku, ponieważ nie jesteś ani w stanie już, nie masz tyle energii co 20-latek, nie masz już też takiej weny twórczej, czy tego, ja to nazywam tym potencjałem umysłowym, co 20-latek, bo ja już czuję, że na przykład ja nie mam w tej chwili takiej samej wyobraźni czy kreatywności, jak ja miałem podczas studiów, więc no, nie widzę sensu, żeby rzeczywiście przewalać ten węgiel całe życie. To gdzieś się trzeba specjalizować. Dokładnie. Mówisz, że teraz pracujesz w SaaS-ie, na etacie w SaaS-ie jako copywriter i widziałem parę ogłoszeń właśnie, że ktoś szukał copywritera ze specjalizacją w SaaS-ie. Co to znaczy? Czym różni się copywriting dla SaaS-ów od copywritingu, dajmy na to, zwykłego blogowego? Zacznijmy od tego, że mamy tu kilka pojęć w ogóle. Mówiąc o blogu, o blogach, czyli content writerze, ja nie jestem w ogóle content writerem, ja nie lubię pisać blogów, nie cierpię długich formatów, dlatego trzymam się tych krótkich formatów jako copywriter, ale jeżeli chodzi o blogi, zauważyłem, że tutaj chodzi o to, żeby było jak najwięcej słów kluczowych, jak najdłuższe były te akapity i iść tylko w tą ilość, to ktoś tam gdzieś napisał, że między 2 a 3 tysiące wyrazów to one lepiej się pozycjonują. Okej, okay. Tylko że jak ja czytam na przykład, nie chcę tutaj mówić po imionach, ale imionami, ale jak czytam na przykład artykuły blogowe w tych czasach, to ja zauważyłem coś takiego, że czytam i nic z tego nie rozumiem, ponieważ zamiast się skupić na konkretach, na jednym zagadnieniu, to ludzie się starają, content writerzy starają się, żeby jak najwięcej tych słów kluczowych, jak najwięcej tych wyrazów i one są sztucznie po prostu, są sztucznie wydłużane, te teksty blogowe. Nie wiem jak za bardzo, dobra, zmieniam temat. Nie wiem za bardzo jak odpowiedzieć na to, czym się różni copywriter w SaaS-ie od copywritera w innych branżach, bo ja głównie tylko w SaaS-ie i gamingu pracowałem i FMCG, czyli w
produktach spożywczych, takich, które się sprzedają bardzo szybko, wchodzą na regał i schodzą w tym samym dniu, tygodniu. Mogę powiedzieć, jaka jest to raczej różnica między B2C a B2B. B2C oczywiście ludzie, którzy lubią twoją markę, każdą kropkę przeczytają. Co do kropki przeczytają, więc te twoje teksty mogą być bardzo kwieciste, długie mogą być paragrafy, wielokrotnie złożone i ludzie tak to przeczytają. Ja jeszcze przerabiałem już na Allegro i wszystko ci przeczytają. I wręcz nawet ludzie, tacy klienci, ci twoi fani twojej marki, wręcz chcą, żebyś wszędzie mógł bardzo emocjonalnie i bardzo też tak sensorycznie opisywać swój produkt. Na stronach internetowych, na wizytówkach, na opakowania. To się wręcz oczekuje. W B2B, głównie w SaaSie, ja mogę powiedzieć tylko to, że w SaaSie dużo więcej się kładzie na to, żeby ten język był prosty. Ludzie, którzy czytają to, nie chcą czytać takich długich akapitów, parafrazu, tylko po prostu tak, okej, jest jeden featurek, najlepiej to, ja mam taką zasadę, jeżeli można coś opisać jednym zdaniem albo dwóch zdania, to nie piszę tego na 6, albo na 3, albo na 4, bo nie ma to sensu. Zazwyczaj, zwykle to jest, jak na przykład ostatnio na przykład pisałem, robiłem przedwczoraj naprawdę jeszcze, przerabiałem na przykład stare strony, które nie były aktualizowane od 3-4 lat u nas w firmie, naszych feature'ów. I zauważyłem, że tam jest bardzo dużo lania wody, takiego niepotrzebnego mówienia, że no typu twoje procesy znikną, znaczy problemy twoich procesów znikną w myk. Okej, dobra, to jest benefit jakiś tam, ale można to krócej opisać. I dlatego też uważam, że jest duża różnica między copywritingiem a content writingiem, a w Polsce tego pracodawcy nie rozróżniają szczególnie, że w copywritingu znacznie więcej jest stawiane jest na to, żeby ktoś myślał o szyku zdań, o każdym słowie, o każdym przecinku, jak można to coś skrócić, a w content writingu, w pisaniu bloga, żeby byle byłoby jak najwięcej czegoś, jak najwięcej słów kluczowych, jak najwięcej tych zdań i więcej, jak najwięcej rozdziałów, bo to się lepiej pozycjonuje w Google. Ja mówię, ja nie jestem contentowcem, ja nie umiem wpisać bloga, ale jak ja czytam blogi, szukam jakiejś informacji, często jest dużo lania wody i nie wiem w ogóle, o czym to w ogóle było i każdy blog jest mniej więcej tak naprawdę przeczytam dwa i już wiem, że nic więcej odkrywczego nie znajdę nigdzie w internecie. Streszczając to wszystko, uważam, że w SaaSie, copywriter w SaaSie musi być przede wszystkim treściwy i przede wszystkim musi umieć przekładać trudne języki techniczne w coś, co jest łatwe i zrozumiałe. Okej. Kupuję to. To ci mogę tylko teraz powiedzieć taką pozytywną rzecz, że to dążenie do długości to już się powoli kończy i ten trend się odwraca, bo kiedyś owszem, kiedyś tak było, ale ostatnio firmy zaczęły publikować artykuły bardziej skondensowane. Nie jeden artykuł na wszystkie tematy, o których można mówić, tylko wiele artykułów na różne tematy, na bardziej szczegółowe, bardziej wchodzą w głębie. Też jest coraz większy nacisk na brak lania wody, więc tu się odwraca, ale jak mówisz, że nie lubisz, to dobrze, więcej dla nas. Ale też szanuję to, że mówisz, ja tego nie umiem, zamiast mówić, ja wszystko umiem. Bo sporo jest takich osób, że wiesz, pytasz, umiesz napisać bloga? Umiem. Umiesz napisać sales letter? Umiem. A napiszesz microcopy do SaaS-u? Oczywiście. Maile? Oczywiście. Instrukcje obsługi odkurzacza z podziałem na różne napięcia? Jak najbardziej, proszę mi to dać. I wiesz, takie, a później się okazuje, że no kurde, jednak nie umiesz. Łatwo to powiedzieć, jeżeli ktoś ma wierzy, że ChatGPT wszystko rozwiąże. Tak uważam. O kurde, 60% polskiego copywritingu w pigułce. Nie? Ludzie myślą, znaczy, że ChatGPT wszystko napisze. Wiesz co, ogólnie ja zauważam rzeczywiście, że w Polsce jak mówisz o copywritingu, to ludzie myślą, znaczy wręcz pracodawcy oczekują, że jak jesteś copywriterem, to wszystko napisze. No co to jest, no wysmarować troszeczkę słów, tak? Ale tak nie jest. Tak jak mówisz, ja nie umiem SEO, mówię to wprost, nie lubię wręcz SEO. Ja mam swoją stronę, mam swojego bloga, ale wszystkie artykuły piszę na zasadzie, że to jest 5-minutowe czytanie.
nic więcej. Jeden temat i staram się tego utrzymać w 5 minutach, bo mam zupełnie inny cel. Ja używam tych artykułów, które ja mam jako podparcie się dla siebie w social mediach, albo kiedy pitchuję do kogoś, po to potrzebuję ten blog, żeby gdzieś udokumentować to, co umiem. Ale nie robię tego na 10 minut czytania, tylko zasada 5 minut. Ktoś chce, może sobie poczytać w trakcie kawy i 5 minut to przeczyta. A nie umiem, ale tak ogólnie nie lubię blogów, nie umiem blogi, nie lubię e-booków, tego nie wszystkiego, co jest długie, nie. Nie mam po prostu tego cierpliwości. Ale wracając do tego tematu, że pracodawcy w Polsce oczekują, że jak jesteś pisarzem biznesowym, to wszystko napiszesz. Napiszesz i social media, social media też nie lubię. Nie umiem w to, nie lubię. Że umiesz i napisać maile, i social media, i stworzyć grafikę w Canwie, i umiesz obsługiwać najlepiej jeszcze, teraz niedawno widziałem ogłoszenie o pracę, że copywriter, content writer i jeszcze musisz umieć pakiet Adobe. Musisz jeszcze umieć pisać chwytliwe tagline do reklam, musisz to, musisz tamto i jeszcze tworzyć komunikację strategiczną i branding, wszystko musisz umieć. A na przykład za granicą, na przykład szczególnie w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, to jest copywriting, znaczy ogólnie piśmiennictwo sprzedażowe jest bardzo usegmentowane i każdy wie, po prostu jak ktoś posypnie jakimś hasłem typu direct response copywriter, albo e-mail copywriter, albo social media writer, czy content writer, czy script writer. Każdy wie po prostu, co te oznaczenia w marketingu znaczą i nie oczekują od scriptwritera, żeby pisał blogi, albo od direct response writera, żeby tworzył, nie wiem, wideo? Może, bo to jest troszeczkę bliskie, aczkolwiek na przykład twój wideo edytor już powie, no co tam, chłopie, no co tam w ogóle jest? Niesformatowane, nie wiem, co w ogóle tu piszesz, więc jest jakby, ja w tej chwili w Polsce jeszcze to się powoli zmienia, ale jeszcze nie aż tak szybko. Także jeszcze wciąż jeszcze w Polsce tkwimy w tym, że przeświadczenie, że jak umiesz pisać, to wszystko napiszesz. Jesteś writerem wszystkiego. Pełna zgoda. Lepiej mieć specjalizację, lepiej umieć dobrze pisać blogi, a resztę, słuchaj, ja też nie lubię social mediów. Dla mnie pisanie w social media, jedynie co, to pisanie na LinkedInie ma dla mnie jakikolwiek sens, bo z tego miałem naprawdę realne korzyści, gdzie wiesz, ta społeczność rośnie, sieć kontaktów rośnie i z tej sieci kontaktów autentycznie przychodzi biznes, ale na przykład Instagram, pisanie opisów do posta na Instagramie jest kompletnie bezcelowe moim zdaniem aktualnie. No, tam teraz mówią, że są słowa kluczowe, że jest jakieś SEO na tym Instagramie, ale kurde, zanim ja to zgłębię, to bym albo dużo pieniędzy wydał, albo dużo czasu stracił. Więc nie widzę w tym sensu. Znaczy, Instagram jest, znaczy próbowałem wcześniej Instagramie przez pewien czas pisać dla firmy z żywnością azjatycką i Instagram jest jeszcze w miarę dobry. Dla mnie kompletnie w tej chwili jest nieużytecznym i już takim martwym jest Facebook, Twitter, Instagram jeszcze jako tako, ale Instagram jest dobry głównie dla B2C, jeżeli sprzedajesz odzież, biżuterię, żywność, wszystko co musi dobrze wyglądać i chcesz sprzedać, wiesz, że jak zobaczysz tą reklamę swojego batonu czy sosu sojowego na Instagramie, to możesz to zjeść. To wtedy to jest dobre i rzeczywiście to generuje nawet jakiś organiczny wzrost twojego konta, ale B2B rzeczywiście nie najlepiej to idzie. LinkedIn faktycznie bardzo dobry dla profesjonalistów i copywriterów i wszelkiej maści też osób kreatywnych. Więc ja bym tak całkowicie jeszcze tego Instagrama bym jeszcze nie wyrzucał, ale ja już tam nie pisałem już od 2-3 lat, więc to się wszystko mogło zmienić. Już nie wiem jak to jest, ale kiedyś dawało nawet jakiś sensowny wzrost organiczny. Dobra, zostawmy temat social mediów, porozmawiajmy o czymś fajniejszym, bo ty pracujesz w SaaS-ie dla klienta polskiego czy zagranicznego? To jest polski klient, to jest firma z Wrocławia. Firma z Wrocławia, a możesz się pochwalić? W sensie firmą, czy czym się zajmuje? Tak.
Tak, na wszystko mam odpowiedź, tak. No. Ja pracuję w firmie, która się nazywa TimeCamp. Jest to firma, już 14 lat istnieje na rynku i jest to jeden z pionierów time trackingu, czyli wszyscy, którzy pracowali w jakichś agencjach czy w IT, mieli do czynienia z czymś takim, że masz taki zegarek, włączasz go i śledzi twój czas pracy. Czas pracy, który poświęcasz na to, co robisz. Po co to jest potrzebne? Ano chociażby po to, żeby śledzić na przykład, jak twój projekt w ogóle poszedł, ile czasu poświęciłeś na pisanie landing page'a, tworzenie grafiki, layoutu. Później sobie możesz wyciągnąć te informacje, żeby porównać sobie, aha, ile mniej więcej, jaka była twoja wydajność, efektywność, po to, żeby chociażby też porównać to, użyć to w przyszłości na przykład do wycen, bo na przykład wiesz już od razu, aha, ten projekt bardzo zbliżony do tego, który kiedyś Daniel robił, ja go wyceniam automatycznie na 3000 zł przykładowo, więc już nie musisz wyliczyć od nowa, ok, 2 godziny researchu, pisanie, mieć tam godzin, robienie grafiki w Figmie, godzina, nie musisz od nowa tego wszystkiego tworzyć, po prostu tylko mówisz, a ok, mniej więcej 12 godzin, no to tyle, 3000. I z drugiej strony też potrzebujesz takiego na przykład narzędzia, chociażby w profesjach, gdzie liczysz na przykład czas, gdzie twój dochód jest bezpośrednio związany z twoim czasem. Na przykład niektórzy copywriterzy tak robią, ja tego nie robię, mam projekt, wliczam, tyle płacisz i tyle. Ale na przykład niektórzy copywriterzy tak robią, że ok, spędziłem 3,5 godziny, więc wyliczam. Albo designerzy, agencje marketingowe, prawnicy, wszyscy się rozliczają na godzinę, więc mają pyk, wyliczone. Ok, dzisiaj temu klientowi 2 godziny poszło, więc naliczam, mam wszystko jasne, mam raporcik, tyle się należy za moją pomoc. Więc to jest taki zegar do liczenia czasu pracy. Ja jestem w tej firmie. Oficjalnie moje stanowisko nazywa się specjalista do spraw komunikacji, więc mam w tej pracy i copywriting, tworzę i landing page, przepisuję landing page, piszę reklamy, piszę też social media, obsługuję też social media, coś czego bardzo nie lubię, ale robię, ale też między innymi też robię też pewne działania z public relations. Głównie w tej chwili piszę artykuły do prasy, pitchuję te artykuły do prasy, żeby zaistniały. Wymyślam coś z niczego, coś, historię o firmie z niczego. Zbieram po prostu historie, które były przez te 14 lat, historię firmy, historię pracowników, porównuję to z tym, może można by opisać i tworzę takie historie, artykuły i pitchuję do firmy. Troszeczkę więcej niż copywriting, są copywriting. Na szczęście nie piszę blogów. Spoko, spoko. Tutaj podejrzewam, że jakbyś tylko powiedział, że blogi są do pisania, to byłoby sporo ofert. Mnie jednak interesuje ta kwestia tego PR-u, że pitchujesz do mediów. Jak? Ja byłem po drugiej stronie tego pitchowania, czyli to ja pisałem te blogi, które później nasz PR menedżer pitchował do mediów. Jak spitchować taki artykuł, żeby media go wzięły? Czy masz jakieś takie triki, żeby media podchwyciły temat, czy nie? Wiesz co, ja w tej chwili tak naprawdę starą szkołą to robię, czyli okej, lokalizuję, identyfikuję redaktorów czy dziennikarzy, którzy mieli, pisali na jakiś temat, taki zbliżony temat, którym ja w tej chwili piszę w przeszłości. Wysyłam do nich maila, hej puk, dzień dobry. Widziałem, że pan wcześniej pisała albo pisał na podobny temat. Mam taki artykuł. Chciałbym, żebyś to buletach, 3 bulety, co ten artykuł zawiera, czy możemy to opublikować. Nie zawsze to się udaje, ponieważ jest polityka, że no, jeżeli chcesz, żeby opublikować, reklamować swoją firmę, no to musisz zapłacić, no pieniążki musisz zapłacić, żeby cię opublikować. Chyba, że to jest coś, co jest bardzo wzięte, bardzo na czasie i potrzebna jest twoja opinia. Na przykład w tej chwili pitchuję na ostatnim miesiącu bardzo głośny jest temat 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku. Bardzo się to spina z narracją TimeCampa, firmy, która poprzez zarządzanie czasu, poprzez to, że tyka ci zegar pracy i widzisz, ile ci jeszcze zostało do końca dnia pracy i w ten sposób też pomaga ci walczyć z prokrastynacją i lepiej zarządzać, też bardziej być
odpowiedzialny za swój czas. Bardzo to się spina z tym, więc na przykład w tej chwili piszę ten artykuł, napisałem ten artykuł o 4-dniowym tygodniu pracy i jak zarządzanie czasu jest ważne i coś takiego może pójść. Aczkolwiek jeżeli to jest takie bardzo ogólne, że na przykład no, chcesz napisać o pracy zdalnej, a to jest okej, okay, chwytliwy temat, ale nie jest to coś, co jest takie, że musisz to, że te media to muszą mieć dla siebie, no to w tej chwili tak naprawdę to nie ma gwarancji, że to na pewno ktoś ci da. Więc jedyne co, to napisać, w ogóle powiedzieć, że istniejesz, że piszesz o tematyce, nie wiem, o SAS-ie, o zarządzaniu czasu, o work-life balance, o polityce, o gospodarce, że piszesz o czymś takim, jeżeli jesteś ekspertem w tym temacie, przywitać się. Jeżeli powiesz, że hej, no widziałam na twoim newsletterze, na twoim newsroomie waszej firmy, że o, fajne, piszesz artykuły, coś z tego można wykorzystać, no to okej, okay, zachowajmy kontakt, czy albo zapytam się wręcz, czy możemy wykorzystać któryś z tych materiałów, czy z tych raportów, które są u was na stronie. No i dzisiaj się, wiesz, dzisiaj się ten pitch nie uda, ale za parę miesięcy ktoś się przypomni o tobie. Okej, jest teraz taki nowy news, o czymś trzeba napisać, o nie wiem, o zarządzaniu czasu. Ja akurat pamiętam, że jest ten Antoni właśnie z TimeCampa, więc zwrócę się, czy oni mają jakieś bazy danych, statystyki odnośnie pracy zdalnej, pracy hybrydowej, ile ludzie czasu spędzają przed komputerem i wtedy się zwracają do ciebie. Więc public relation, przynajmniej w moim doświadczeniu, to jest bardzo na zasadzie budowania relacji, czyli tego załatwienia rzeczy po znajomości, o którym właśnie rozmawialiśmy na początku tej audycji, że wiele rzeczy tak naprawdę się załatwia poprzez to, że ktoś przypomniał sobie o kimś z przeszłości i uważa, że może się przydać i więc się zwraca do tej osoby i się go zapyta o coś. Rozumiem, czyli znowu relacje, sporo outreach marketingu, sporo wychodzenia do ludzi, sporo też, co trochę by brzmiało, dawania wartości, no bo ty przychodzisz z czymś, to nie jest tak, że przychodzisz do jakiegoś dziennikarza i mówisz, no słuchaj, pisaliście tutaj o 4-dniowym tygodniu pracy i my byśmy też chcieli ten artykuł zapublikować, nie? I tyle. I ten dziennikarz tak, no, dobra, okej, okay, jesteś jednym z 18 osób, z 18 ludzi, którzy przyszli z tą samą kwestią, dlaczego ciebie mam opublikować, ty natomiast od razu mówisz, że masz artykuł taki, który pomoże wam pomóc, pomoże wam pokazać to i to i czy wy byście to chcieli, więc fajnie, że ta różnica wybrzmiała. Przed rozmową zajawiliśmy trochę sobie temat, zeszliśmy sobie na temat robienia rzeczy trudnych, których ludzie normalnie unikają, bo jak coś jest trudne, to tego, logiczne, że tego unikamy. Jesteśmy z natury leniwi, lubimy chodzić na łatwiznę, niemniej to, co wartościowe, czeka za wysiłkiem. Ty wspominałeś, że lubisz robić rzeczy trudne. Dlaczego? Dlaczego? Bo z tego są większe benefity i te benefity zostają z tobą na dłużej, znacznie dłużej. Tak zwane jest takie powiedzenie easy win, easy go. Więc ja uważam, że ja lubię robić rzeczy, które są trudne na przekór mainstreamu, ponieważ ja wierzę w to, że to jest na dłuższej perspektywie to zaowocuje. Gdybym ja dzisiaj miał na nowo wybrać swoją ścieżkę życiową, troszeczkę bym inaczej bym jednak poszedł zrobił. Skupiłbym się jednak na tym, co jest łatwiejsze, coś, co przynosi zyski szybko, bo musisz myśleć cały czas o tym, o czynszu, o kosztach życia, o biletach na transport miejski, o wakacjach, jakichś takich podstawowych pragnieniach, wakacjach czy do kina, czy to, że chcesz dzisiaj pójść do restauracji, kupić coś na wynos niż sam ugotować. Więc gdybym miał dzisiaj wybierać na nowo swoją ścieżkę życiową, myślę, że poszedłbym w to, że na początku bym chciał robić rzeczy, które są łatwe i szybkie, dają szybko zarobić, ale w międzyczasie uczyć się jakiejś umiejętności, zdolności, czy podejmować się projektów, które są trudne, właśnie na boku, żeby to mogło zaowocować w przyszłości na dłuższą metę. Bo ja, kiedy ja bym zawsze byłem młodszy, to zawsze wyszedłem, musiałem mieć tą taką coś, co jest trudniejsze,
muszę być inny niż inni, muszę się wyróżnić i nie mogę robić tego, co inni robią. I troszeczkę mi to tak utrudniło mi to życie. Stabilność finansową osiągnąłem znacznie później niż wielu moich rówieśników, dlatego że ja musiałem robić wszystko na przekór i być inny niż inni. Ale to ja sobie myślę, że teraz gdybym mógł, to bym robił coś, co jest tańsze, coś, co jest łatwe, szybko dawało pieniądze, bo te pieniądze, które masz z łatwej roboty, dysponujesz już jakąś taką wolnością finansową, możesz wiele rzeczy robić, możesz sobie zainwestować w coś, możesz sobie zatrudnić wirtualną asystentkę, możesz część twojej roboty na przykład outsourcować do kogoś, do innego freelancera. Nie musisz wtedy wszystkiego samemu tak robić. Poza tym, jak masz taką poduszkę finansową, łatwiej ci skupiać się na dalekosiężnych planach, na swoich marzeniach. Znacznie łatwiej. Ale ja nadal tkwię w takim wyobrażeniu, znaczy wierzę w to, że rzeczy trudne dają ci większe efekty w dłuższej perspektywie. Więc dlatego ja w tej chwili, dlatego teraz poszedłem na etat, bo jest mi łatwiej znaleźć mi pracę niż teraz rozkręcać firmę od nowa. Pójść teraz w etat, mam stabilność finansową i teraz mogę sobie myśleć już o czymś znacznie więcej. O czymś, co jest bardziej ambitne, coś, co jest dalekosiężne, coś, co jest moje, ale to jest zdecydowanie ścieżka, która jest trudniejsza, bo na etacie ja dostaję rozkazy. Zrób to, to, to. Co osiągnąć, to, a jak to zrobisz, nie jeszcze o to. A jako freelancer, jako przedsiębiorca, no to musisz już myśleć o znacznie więcej rzeczy. I to jest znacznie trudniejsze, ale uważam, że to jest piękne i chcę do tego kiedyś wrócić. No, dokładnie. Wolność i niezależność, to zawsze jest trade-off, to jest zawsze coś za coś. Nie? Kupujesz sobie wolność, można powiedzieć, za pieniądze. Za pieniądze, które byś rezygnujesz z pozornej stabilizacji, no to też ze stabilizacją na etacie to jest trochę mit, no bo ludzie mówią, że co miesiąc dostaniesz kasę, ale jak firma padnie albo wywalą cię z roboty, to nie dostaniesz kasy, więc ta stabilizacja to tak połowicznie, ale koniec końców to dążenie do wolności, niezależności, nawet za cenę spokoju potencjalnie, To zawsze gdzieś w nas jest, nie? Ja od kiedy pamiętam, od pierwszej pracy, jaką podjąłem, to pamiętam, że chciałem iść na swoje pewnego dnia, że to ja będę decydował o tym, co ja robię i co robią ludzie, którzy są pode mną, a nie, że ktoś będzie decydował za mnie. I pewien bardzo ważny aspekt freelansu, ja decyduję, ile zarabiam. Jak jesteś na etacie, to zawsze ktoś decyduje, ile zarabiasz. Jak jesteś na swoim, to ty decydujesz. Chcesz zarobić więcej? Robisz rzeczy, które płacą więcej. Chcesz mieć więcej wolnego czasu? Robisz to, co zajmuje mało czasu. Nie chcesz się trudzić, nie chcesz zdobywać nowych kompetencji, robisz rzeczy, które są mniej płatne. I to jest coś za coś, ale kurde, tej wolności to ja nie oddam nigdy. Nie wiem, co by się musiało stać. Znaczy, ja absolutnie się z tobą zgadzam. Ja tak samo też uważam, że znaczy z przedsiębiorczością u mnie to nawet nie jest, chodzi o to tylko, żeby być wolny, że ja nie mogę przyjmować czyichś rozkazów, że jestem krnąbrny, że ja muszę być inny niż inni. Wiesz co, ja na przykład chcę realizować, jestem bardzo idealistyczny. Ja żyję ideami. Jeżeli ja chcę się podjąć jakiejś przedsiębiorczości, to bardziej to traktuję jako taką misję, udowodnienia, że ten mój projekt, czy moja koncepcja działa, że istnieje, że ma sens istnienia, że jest to też finansowo i ekonomicznie sensowne. Więc dla mnie przedsiębiorczość to jest piękna droga tak naprawdę. Ja do tej pory wspominam bardzo fajnie też tą ścieżkę, kiedy miałem to biuro podróży. Fajnie się tą wolność, którą masz, ale też możliwość kreowania nie tego, jak inni, percepcję innych osób do tego, co robisz, możesz sobie kreować. Na przykład, kiedy inni myślą, inne biuro podróży myślało, że no Polska, Czechy, Austria i tak dalej, no to są, dla nich to są produkty. To jest tylko produkt, byleby to sprzedać, mniejsza o to. No, ja zawsze chciałem jako przedsiębiorca, ja jako ktoś, kto mógł
kreować taką tą narrację i partnerom handlowym, którzy sprzedawali za nas te pakiety w Chinach i też tym, którzy siedzą w autokarze i słuchają tego, co ja opowiadam, to jest ta wolność i to, co ja mogę zrobić, czyli mogę kreować tą wizję, ten wizerunek o Polsce, o tych krajach i dawać coś więcej niż tylko ok, to jest produkt, widzieliście to na broszurach, ale zobaczycie to teraz w realu. Nie, chcę też na pewno, chciałbym pokazać, że ja pracując właśnie w tej biurze podróży miałem taką ideę, żeby pokazać tą prawdziwą Europę Chińczykom. Inną Europę niż oni tam w swoim wyobrażeniu mieli u siebie w kraju. Więc dla mnie to jest przedsiębiorczość, to jest sposób na to, żeby zmieniać świat i realizować jakieś projekty, które są fajne, a które nie zrealizujesz na etacie. Bo ja w tej chwili na przykład na etacie, no mam dużo pomysłów jakichś brandingowych, ale one nie spotykają się, nie zawsze koniecznie się spotykają z aprobatą góry, bo uważają, że nie ma z tego konwersji, nie widzę w tym benefitów, więc już się nauczę, że okej, żeby robić coś, co jest w oczach mojego pracodawcy owocne i żebym pracował krótsze godziny, okej, słucham się moich pracodawców, robię to, jak oni chcą, łatwiej mi, oni są też zadowoleni, nie jest wtedy łatwiej, no ale wiesz, to nie realizujesz wszystkiego po prostu tak, jakbyś chciał. Przedsiębiorczość to jest misja zmienia świata, to mi się podoba, to ze mną rezonuje. Ale jest jedno ważne pytanie, to będzie pivot o 180 stopni, ale ono musi paść, bo jest odwieczna batalia, który język jest najtrudniejszy na świecie. Walczymy z wami i mówi się, że najtrudniejszy jest chiński. Widziałem wiele rankingów, że najtrudniejszy jest chiński. Powiedz mi z twojego doświadczenia, chiński. Dobra. Zacznijmy od tego, co to jest język chiński, bo to, co dla nas jest językiem chińskim, to jest język, którym posługują się ludzie w Chinach, ale język, którym się ludzie posługują w Chinach, to niekoniecznie jest chiński. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy faktycznie te dialekty są trudniejsze niż język polski? Znaczy, kilka rzeczy. Po pierwsze, czy polski, czy chiński jest trudniejszy? No ja nie wiem, każdy ma swoje zdanie. U mnie tym bardziej moje zdanie jest mniej, jeszcze mniej, nie ma takiego impaktu, ponieważ jestem dwujęzyczny. Ja od dzieciństwa znam chiński i polski, więc ja jestem dwujęzyczny, więc dla mnie oba są łatwe. Druga sprawa jest taka, czym jest język chiński? No, język chiński używany jest przez, nie wiem, 1,5 miliarda, prawie 2 miliarda ludzi na świecie. Jeden z najstarszych na świecie, no więc to jest język chiński. I trzecia sprawa, czy te poszczególne dialekty są trudne albo trudniejsze niż język chiński? Trudno powiedzieć. Dobra, z mojej perspektywy język chiński albo synonim na języka chińskiego, to jest język mandaryński, to jest język, którym się posługują ludzie nie tylko w Chinach, czyli w tych Chinach kontynentalnych, czy w Hongkongu, czy w Tajwanie, ale też pamiętajmy, że istnieje bardzo duża diaspora Chińczyków na przykład w Malezji, w Tajlandii, w Stanach Zjednoczonych, w Holandii, więc oni też używają tego języka chińskiego. Mówiąc o języku chińskim, no na przykład w Wielkiej Brytanii większość ludzi mówi po kantońsku, więc ktoś, jakiś Anglik mówi, że no oni mówią po chińsku, też jest zgodne z prawdą, ale formalnie też nie jest całkowicie zgodne, bo oni mówią po kantońsku, czyli tej innej odmianie języka chińskiego. Mówię tak, język mandaryński, takie Chinese 101, lekcje języka chińskiego od poso. Język chiński, kiedy mówimy o języku chińskim, kojarzymy to głównie z językiem mandaryńskim. Język mandaryński jest językiem oficjalnym, którym się posługują ludzie w całych Chinach kontynentalnych i tak naprawdę w większości wszystkich innych miejscach na świecie, gdzie są Chińczycy, tam gdzie mieszkają, czyli w Indonezji, Malezji, Australii, w Kanadzie. Większość mówi w języku mandaryńskim. W
tym zbiorze tych języków chińskich mamy jeszcze tak zwane te dialekty, czyli mamy język, czyli ten dialekt kantoński, szanghajski, mamy dialekty junańskie, syczuańskie i tak dalej, i tak dalej. I różnica między innymi, i tak, każdy Chińczyk, przynajmniej na Tajwanie i na pewno w tych Chinach kontynentalnych, każdy zna mandaryński. I mogą być też dwujęzyczni. Na przykład ktoś, kto się wychowywał w kantonie, zna też i mandaryński, i kantoński. Ktoś, kto urodził się i wychował się w Szanghaju, zna i mandaryński, i szanghajski. Ktoś, kto jest na Tajwanie, się urodził i wychował się na Tajwanie, zna jeszcze dialekt minański i mandaryński. Więc wszyscy mówią po mandaryńsku. Czy te dialekty, one się bardzo od siebie różnią i są trudniejsze? Nie. One się różnią tylko i wyłącznie wymową i czasami gdzieniegdzie szykiem zdania, a nie są to takie duże zmiany czy różnice, które powodują, że się nie da zrozumieć tej drugiej osoby. Więc ja bym to powiedział, że różnica między na przykład mandaryńskim a kantońskim jest taka jak między czeskim a polskim. Tu się zrozumiesz, tu się trochę nie zrozumiesz, tutaj jedno rzeczownik powiesz po swojemu, a w mandaryńskim jest zupełnie inne, inaczej to się wymawia, ale trzy po trzy, jak się słuchasz dłuższy czas, zrozumie. Znaczy tak, może za duży tutaj różnica tutaj dałem, bo kantoński, mandaryński rzeczywiście ludzie mogą się, znaczy ktoś, kto jest z Pekina, nie zrozumie kogoś po kantońsku 100%. A na przykład ktoś, kto mówi w dialekcie junańskim, no to już zrozumieją. Więc to jest jakby ktoś, nie wiem, kantoński, a mandaryński to jest jak polski, ukraiński. Zrozumiesz kogoś po ukraińsku? Nie, pewnie nie. Ale kilka zdań wychwycisz. Ale junański, a mandaryński, no to już jest jak czeski albo słowacki, a język polski. Zrozumiesz? Owszem, zrozumiesz. Więc które języki są trudniejsze, czy polski, czy chiński? Trudno mi powiedzieć, bo w języku polskim są deklinacje. Wielu obcokrajowców łamie się na tych deklinacjach i nie umieją, nie wiedzą w ogóle, jak poprawnie, jaka to jest zasada. Panie od Polaka powiedzą, że no, naucz się, nie ma zasady. Po prostu wguwaj to na pamięć, te zasady deklinacji. Ale dla obcokrajowców deklinacje sprawiają mnóstwo. W języku chińskim często się mówi, że o, jest bardzo dużo krzaczków. W języku chińskim stosuje się przynajmniej 5 tysięcy znaczków, z czego 3 tysiące używane jest regularnie na co dzień. Czyli zobaczysz to w stacjach telewizyjnych, w radiu, na przykład nie w radiu, tylko na gazecie, czy na co dzień się używa w pracy. Więc tych znaczków używanych na co dzień jest przynajmniej 3 tysiące. I mówi się, że one sprawiają kłopot. No, nie różni się to niczym tak naprawdę od gry na skrzypcach, czy na pianinie, czy na fortepianie, czy jakimkolwiek instrumencie. Po prostu kwestia tylko i wyłącznie powtarzania tego. W Chinach znaczy ktoś, kto uczy się języka chińskiego, musi na przykład ręcznie pisać codziennie po kilkadziesiąt razy, powtarzać jeden znaczek. I wiesz co, jak jeden znaczek będziesz powtarzał przez 2-3 tygodnie pisania, to już padnie ci to. No, wryje ci się to w pamięć. Więc ja nie wiem, jak ocenić, co jest trudniejsze. Czy uczenie się znaczków, czy zrozumienie deklinacji w języku polskim. Więc ja nie jestem, myślę, że nie jestem najbardziej kompetentną osobą, żeby się wypowiedzieć, bo ja jestem dwujęzyczny. Caję, ale to myślę, że też trochę wyjaśni, nie? Że jednego i drugiego języka da się nauczyć. Tu mogę doprecyzować, bo pracowałem przez 2 miesiące w Czechach i przez 4 miesiące na Słowacji. Słowacki, zwłaszcza wschodnio słowacki, oni mówią na to wychodniarski słowacki, ma bardzo dużo wspólnego z polskim i myślę, że Polak z wychodniarem się dogada, a im bliżej w stronę Czech, tym bardziej ten słowacki przypomina czeski i tam już jest trudniej. Czeski jest generalnie, powiedziałbym, trudniejszy do nauczenia się, ale też jest do owładnięcia i powiedziałbym też, że, ale tutaj mogę nie być też najlepszą osobą do tego, bo ja się uczyłem rosyjskiego, powiedziałbym, że ukraiński będzie deczko prostszy niż czeski do nauki dla Polaka. Ale mogę się tutaj mylić.
Trudno mi powiedzieć, bo ja nie mam doświadczenia właśnie z wschodnioeuropejskimi językami, czyli z ukraińskim czy rosyjskim. Do tej pory tak naprawdę nie znam, czym się ukraiński od białoruskiego się różni. Musiałbym spytać, bo mam znajomych z jednego i z drugiego kraju. Nie, właściwie z Białorusi to mam jedną znajomą ze studiów, więc tam kiedyś dopytam, ale jak jesteśmy przy trudności, to podstawowe pytanie o to, jakie najtrudniejsze kopie, jaki najtrudniejszy tekst w życiu zdarzyło ci się pisać? Wszystko, co jest techniczne, ale i to też myślę, że najtrudniejsze to było poprzedniej pracy w firmie też SAS, która robiła programowanie dla biur tłumaczeniowych do zarządzania procesami biznesowymi w biurach tłumaczeniowych. Biuro tłumaczeniowe, agencje tłumaczeniowe mają te procesy specyficzne, nie mogą używać ClickUpa czy Asany. Mogą, ale zdecydowanie są wyblakłe i nie oferują wszystkiego, czego agencja tłumaczeniowa będzie potrzebowała. Więc ja jak przyszedłem do tej firmy, tak, czytałem i moim takim zadaniem właśnie te rekrutacyjne było to, żeby spróbować przepisać stronę główną na bardziej zrozumiały język. Bo ja jak to czytałem, to tak czytam po kilkanaście razy i mówię, o co chodzi? W ogóle to jest tak niezrozumiałe. A dodatkowo ja też nie miałem doświadczenia w ogóle z takim oprogramowaniem. Nigdy czegoś takiego nie używałem. O co tu chodzi w ogóle? Taki to kompletny bełkot, takie pisane 3x3 i nie wiadomo w ogóle o co chodzi, bo ja zauważyłem coś takiego, że jeżeli Polacy, ogólnie Europejczycy, kiedy piszą po angielsku, to bardzo dużo tych takich naleciałości tego lokalnego europejskiego języka przychodzi później na język angielski. Ten język jest taki bardzo sztywny, akademicki, wielokrotnie złożony, 15 przecinków i 6 myślników. I wtedy na przykład patrzysz i mówisz, ejku, co autorka albo autor mieli w ogóle w głowie, kiedy to pisali, o co im chodziło. Więc najtrudniejsze dla mnie było to, żeby przepisać tą stronę internetową, a później też te wszystkie materiały marketingowe, które ta firma używała przedtem, na bardziej zrozumiały, zwięzły język angielski. Myślę, że to było takie dla mnie najtrudniejsze. Nie było dla mnie żadnym problemem pisania o kryptowalutach, bo zrobiłem kilka tam do researchu i okej, wiem jak to. Nie było dla mnie problemem pisanie o internecie rzeczy, bo to też jest można znaleźć w internecie i po odpowiednim researchu można się tego nauczyć. Ale dla mnie zdecydowanie dużym problemem było przepisanie tego, co było na tej stronie tego mojej poprzedniej firmy, w której ja pracowałem, na bardziej zrozumiały i ludzki język. Ja myślę, że najgorsze jest właśnie przepisywanie. Wolę napisać coś od zera samemu, niż przepisywać po kimś. Więc dlatego nie chciałem już być więcej tym korektorem i redaktorem w tej firmie od kryptowalut i wolę być copywriterem, tym, który jest u steru. Trudno właśnie było też pisanie, przekładanie instrukcji odnośnie używania jakiegoś feature'a w tym programie, coś, co było napisane przez dewelopera od programisty i ja to musiałem po prostu przełożyć na język zrozumiały. To też było bardzo ciężkie. Czuję. Nie, ja to lubię, bo za to ludzie mi płacą. Tak, jest trudne. Jest trudne. Jest takie powiedzenie, tu może ktoś się na mnie za to obrazi, ale zdaje się, że Albert Einstein powiedział, że jeżeli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że nie znasz się na tym dostatecznie dobrze. Także nie wiem, może ktoś tutaj się spruje w komentarzu, ale no... Tak zwane hejterzy będą hejtować, także niech sobie hejtują, ale powiem ci tak, zgadzam się absolutnie, dlatego ja właśnie musiałem przeczytać to wszystko, co ci programiści wcześniej napisali i na stronach internetowych i tych wszystkich instrukcjach, które do mnie przesyłali. Musiałem czytać po kilkanaście razy, głowa mi już parowała, czytam to już czwartą godzinę, ten sam dokument od nich, nie rozumiem. I dobra, idę spać, idę na kawę, idę na spacerek, wieczorem wracam i mówię, okej, już rozumiem. Ponieważ to, co raz już przeczytałem, to się już wryło mi się w pamięć,
podświadomość, już mniej więcej rozumiem ten tok myślenia tego programisty, co on chciał w ogóle napisać. Ja już wtedy, aha, już okej, okay, i rozumiem. Wtedy mogę już się zająć pisaniem skryptu do wideo, do tutoriala albo materiałów marketingowych. Ogólnie ja lubię taki cytat, nie wiem, kto to powiedział, ja zawsze mówię, że to jest Ernst Schumacher, taki ekonomista to powiedział, ale widziałem, że kilku innym osobom też się to przypisuje, ale lubię taki cytat, który on powiedział, że byle idiota umie coś skomplikować, ale potrzebuje szczyty geniuszu i dużego zapału i motywacji, żeby rzeczy uprościć, więc ja uważam, że rzeczywiście bardzo łatwo jest, wiesz, pisać i mówić bez konkretu i nie wiadomo ostatecznie też, wiesz, ten odbiorca nie wie w ogóle, o co chciałeś napisać albo co chciałeś powiedzieć, ale żeby mówić coś, co jest treściwie, to jest umiejętność. To ci podrzucę jeszcze jeden, niedawno mi wpadł cytat Leonardo da Vinci, że prostota jest najwyższą formą wyrafinowania. No, chyba tak. Wiesz co, ja to już nie odpowiem ci, tak jak Japończycy z tymi haiku, że ja wymyślam jedno zdanie, ty drugie i wiesz, robi się z tego poemat. Nie odpowiem ci już tutaj żadnym cytatem, ale to uważam, tak się trzymam. Ja mam życie w prostocie, łatwiej mi. Nie, na przykład moje mieszkanie to jest trzymam tylko to, co jest potrzebne. Nie kupuję niepotrzebnych ozdób, nie przynoszę z zewnątrz kubków za darmo, bo tam na targach dawali. I wiesz co, łatwiej mi. Jak się gdzieś przeprowadza, mam znacznie mniej rzeczy. Jak muszę coś umyć dom, nie mam, nie wiem, sterty, kartonów do wyrzucenia. Prościej, łatwiej. Dużo oszczędzam pieniędzy, bo nie muszę kupować rzeczy, które są niepotrzebne, bo w danej chwili widziałem na temu fajne, a se kupię za $15, a później wiesz, stoi to piąty miesiąc, mówisz, nie jest takie fajne, jak myślałem, jak kupowałem to. A tak samo w copy. Myślę, że copywriter też, no po to się zatrudnia, przynajmniej w Stanach zatrudniają copywriterów, żeby pisali rzeczy treściwie i krótko i na temat, bo wiedzą, że copywriter jest szkolony w tym, żeby pisać krótko i treściwie. Po to jest taka profesja. No, do nas to jeszcze nie dotarło, ale może dotrze. Tymczasem następne pytanie, moje ulubione pytanie, o najgorszą osobę, z jaką udało ci się do tej pory współpracować. To może być freelance, to może być etat, to może być jedna osoba, która wydawała ci polecenia i którą będziesz wspominał do końca życia jako klienta z piekła rodem. Może nie klient, ale ja ci powiem, że na pewno to jest, mówi po imieniu wręcz to mówić, bo to jest historia, która jest otwarta u nas w firmie, w poprzedniej firmie, w której pracowałem, czyli w tej firmie od tego programu zarządzania procesami biznesowymi w agencjach tłumaczeniowych. To był szef operacyjny naszej firmy i on był otwarcie, można powiedzieć, że on był jakimś można powiedzieć, że był narcyzem. On był klinicznym przykładem narcyza, bo wszystko musiało być zgodnie z jego, wyobrażeniami, z chęcią. On potrafił na spotkaniach, u nas w dziale marketingu tygodniowych spotkaniach, od razu wprost powiedzieć, że słuchaj, Tomasz, twoja robota jest ohydna. Twoja robota jest to kitu. Myśmy się śmiali jeszcze przed naszym tym spotkaniem w marketingu. Tutaj przy tym miałem spotkanie z działem sprzedaży. Śmialiśmy się z twojej roboty. Słuchaj, to są takie rzeczy, które się mówi, wiesz, miałem kierownika marketingu w Rumie. Mieliśmy jeszcze trzy koleżanki w zespole i myśmy to wszystko słuchali. I to był już wręcz taki, wszystko to już zahaczało wręcz bardzo wprost o mobbing. I my byliśmy tym wszystkim zszokowani. Bo takie rzeczy możesz mówić. No, mówi się, że Niemcy na przykład są bardzo bezpośredni. Jeżeli mówią, że nie podoba się twoja robota, to powiedzą, że ich liebe nicht, nie lubię tego. Ale jest to praca. Mówimy o pracy, ale nic prywatnego. Praca to praca, prywatne za prywatne. Mówię o tej pracy, że nie lubię to, bo dlatego, że to jest, zbyt jaskrawe, zbyt krzywe, nie wiem, logo nie za duże. Powiedz ci to wprost, dlaczego się mi to nie podoba. Ale nie atakuje ci to, że
że robisz rzeczy beznadziejne. Śmialiśmy się z tego. I to otwarcie, wiesz, na spotkaniu. Nie robi się czegoś takiego. I często byłem, wiesz, po godzinach zatrzymywany i wiesz, pyta się, a może napiszemy to inaczej? A napisz mi moje życzenie z okazji Dnia Kobiet. No dobra, napiszę mu jedno, wiesz, nam dwa zdania skleję. Mówi, że niewystarczająco kwieciste. No dobra, no to dajmy więcej kwiecistych słów. Zrobimy z tego cztery zdania. Mówię, a może rzeczywiście to jest za krótkie? A może no za długie? Skróćmy to. No robimy to. Wiesz, jedno życzenie na social media dla niego przepisywałem 40 minut, a była już godzina 17:30. Ja mówię, następnym razem już mówiłem, słuchaj, a może zrobimy tak. Ty napisz sobie, co chcesz napisać, a ja ci to zredaguję. Co na to? Wiesz co, wiele takich podobnych historii było, bardzo niemiłych i firma, która istniała 12 czy 13 lat na rynku, pierwszy raz w historii miała tak masowe odejścia pracowników, którzy pracowali tam po 8 lat, po 7 lat, po 4 lata, seniorzy, nie juniorzy, tylko seniorzy, pierwszy raz. Dlatego, że przyszedł nowy dyrektor operacyjny, który był na tym stanowisku tylko raptem 2 lata, bo później zmienił też ostatnio pracę, stanowisko. Nie wiem dlaczego, czemu zmienił, czy jego zmieniono, ale rzeczywiście to był pierwszy taki klient z piekłorodem, z którym się bardzo źle się rozmawiało i były to bardzo spotkania nieefektywne. Jest coś takiego i z feedbackiem, nie? Że trafia się, nie wiem, czy to jest kwestia... Nie wiem, czy to jest kwestia komunikacji, że ktoś nie potrafi dobrze przekazać, albo że ktoś się tak nauczył komunikować od najmłodszych lat, czy coś, ale są ludzie, dostałem kiedyś feedback do tekstu, gdzie klient zaznaczył jedno zdanie i napisał XD. I tyle. Tak myślę sobie. Co ja mam tutaj do... Myślę, że to jest na ten temat, możemy jeszcze kolejne półtorej godziny oddzielny odcinek podcastu zrobić, tylko że już pewnie z, nie wiem, z traum dzieciństwa, rozwoju psychosomatycznego dzieci, bo to już wszystko bierze od dziecka. Ja tak zauważyłem, że w każdym razie takie osoby, które się tak zachowują, tak naprawdę mieli przy sobie bardzo dużo problemów w komunikacji ze swoimi rodzicami. To primo. Nie umieli się, znaczy rodzice nie dostarczali tej dostatecznie tej uwagi swojemu dziecku i później jak to dostarczają się, to wszystko później wychodzi w formie właśnie jakiejś, czy to właśnie nadmiernego kupowania, używania, kupowania rzeczy, których nie potrzebujesz, albo właśnie takiego cynizmu, albo jakiejś takiej arogancji do drugiej osoby, która jest niepotrzebna. Wiesz co, na koniec tylko powiem tak. Na studiach z zajęć z negocjacji biznesowych mój wykładowca powiedział coś, co mi otworzyło całkowicie oczy, że w Polsce, w polskim systemie szkolnictwa tylko 10% czasu jest poświęcanych na języka polskiego. Tylko 10% czasu te lekcje języka polskiego poświęcanych jest na mowę. Czyli recytujemy wiersze, recytujemy Mickiewicza itd., itd. Ale 0% czasu nauczyciele poświęcają na kształceniu umiejętności aktywnego słuchania. Czyli my w ogóle nie słuchamy, nie uczymy się od dziecka słuchania, co ta druga osoba ma do powiedzenia w sposób szacunkiem, respektem do drugiej osoby i zrozumienia w ogóle, okej, zatrzymajmy na chwilę te moje emocje, z którymi ja się nie zgadzam, ale spróbuję zrozumieć w ogóle, co ta osoba chciała w ogóle powiedzieć. Więc ja myślę, że między innymi to jest ten problem, że uczymy się, żeby mówić, dużo gadać, ale nikt tak naprawdę ma, bardzo mało osób ma tę umiejętność aktywnego słuchania, żeby słuchać się i wejść w buty tej drugiej osoby. Dlatego są takie efekty. Piszesz coś, na przykład jakiś artykuł na WPPL, i widzisz tam, ktoś tam napisze swoją historię, wiesz, całkiem obiektywna, zgodna z prawdą, ale widzisz, wiesz, tam stertę jakichś takich cynizmów, krytyki, śmieszków, że ho, ale wiesz, to jest czyjaś historia, która jest zgodna z prawdą tej osoby, więc czemu mamy się śmiać? Ja nie rozumiem tego.
Więc ja myślę, że to jest kwestia właśnie takiego systematycznego niekształcenia ludzi w stronę komunikacji, zrozumienia, empatii i aktywnego słuchania. I z tego są później takie kwiatki. XD. Mocne, mocne zakończenie. W naszej pracy zwłaszcza aktywne słuchanie jest mega, mega ważne, także fajnie, że to wybrzmiało, jak mówiłeś, na zakończenie. No i co? Ostatnie pytanie. Gdzie cię można znaleźć w internecie? Ja pracuję cały czas w internecie, pracuję zdalnie, ale można mnie znaleźć na przykład na stronie www.antonyhugh.bio albo u mnie na LinkedInie, wpisując moje imię i nazwisko w wyszukiwarce. Okej, mamy to. To ja ci za dzisiaj w imieniu słuchaczy, w imieniu widzów dziękuję za poszerzenie perspektywy także na rynek dalekowschodni. Fajne, fajne te różnice kulturowe, różnice językowe. Dziękuję ci za przybycie, twój czas, wiedzę, poczucie humoru i życzę ci dobrego dnia. Ja tobie też dziękuję, Danielu, za twoje zaproszenie na antenę. Też wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich widzów. Życzę pracy łatwiej na start i pracowania bez przerwy nad tym, co jest trudne, żeby zaowocowało w przyszłości. Super, dzięki. Siema. No, siema.